Dzień dobry, skoro dziś w kalendarzu czwartek, a bez wątpienia tak jest, to oznacza, że już jutro spotykamy się w Big Book Cafe, żeby porozmawiać o tej książce. Kurczab, Szpej, Szpada i Tajemnice. Niezwykłe życie Janusza Kurczaba to jest książka, za którą odpowiada duet, myślę, już doskonale znany fanom literatury górskiej, czyli Wojciech Fusek i Jerzy Poremski. Spotykamy się jutro o godzinie 19 w Big Book Cafe. Zacznę, drodzy Państwo, od takiego pytania. I poproszę o szczerą odpowiedź. Czy przed zobaczeniem tej książki znaliście historię życia Janusza Kurczaba? Ja muszę z ręką na sercu odpowiedzieć nie, stąd też mam w sobie bardzo dużo wdzięczności dla autorów, bo po tej lekturze historia Janusza Kurczaba zapisała się na moim twardym dysku, w sercu i w głowie i zostanie ze mną na długo. Janusz Kurczab w świecie górskim, nazywany też Jano, to obok Andrzeja Zawady i Piotra Młoteckiego jeden z trzech wielkich kierowników polskich wypraw wysokogórskich ze złotej ery polskiego himalaizmu. Tak przynajmniej o nim mówi Leszek Cichy, himalaista, który z Januszem Kurczabem był na niejednej wyprawie. Dlaczego więc, i to jest pytanie, które prowadzi nas w pewnym sensie przez całą książkę, jeden z najwybitniejszych liderów narodowych wypraw w góry najwyższe, nie jest nawet w połowie tak popularny, jak wspomniany chociażby Andrzej Zawada. Szukamy odpowiedzi na to pytanie razem z autorami tej książki. Dzięki tej lekturze dowiedziałam się, że już po zakończeniu aktywnej działalności wspinaczkowej pan Janusz Kurczab był bardzo aktywny, na przykład pisząc teksty dla portalu wspinanie.pl i jego seria artykułów Historia polskiego wspinania wyciągnęła z niebytu wiele postaci, przypomniała wspaniałe historie przede wszystkim ze złotych lat 60. polskiego taternictwa i cieszę się, że ta książka pozwala zwrócić uwagę na tak wybitnego wspinacza, kierownika i człowieka, który traktował góry w taki sposób, który jest mi bardzo bliski, czyli traktował góry nie jako taką przestrzeń do oblężenia, do walki, do zdobywania, tylko jako przestrzeń dla samodoskonalenia, przestrzeń dla kontemplacji. W tej książce pojawia się taki fragment, bardzo poruszający, teraz może jeszcze zabrzmi enigmatycznie, ale obiecuję, że rozwiniemy ten wątek jutro wieczorem i ten tekst brzmi następująco. Losy jednego z najwybitniejszych polskich alpinistów mają 14 metrów kwadratowych, 77 lat zamkniętych w kilkudziesięciu większych i mniejszych kartonach uratowanych przed wilgocią, kurzem, myszami i zapomnieniem. O jakie kartony chodzi, o jakie metry kwadratowe, obiecuję, że wszystko wyjaśnimy jutro wieczorem. Przypomnę jeszcze taki reportaż sprzed lat zatytułowany Dwie pasje Jacka Rzemantowskiego. W tym reportażu autor nazwał Janusza Kurczaba sportowym fenomenem wszechstronności. Już Państwu mówię dlaczego. To był człowiek, który otrzymał m.in. złoty medal za wybitne osiągnięcia sportowe, co istotne w dwóch różnych dyscyplinach sportowych. Kiedy w drugiej połowie lat 50. Janusz Kurczab zaczynał się wspinać jako szermierz, startował już w barwach największego polskiego klubu sportowego, a myślę o Legii Warszawa. Pukał wówczas do drzwi kadry narodowej, a potem śledzimy jego rozwój, starty na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. To jest człowiek, który zdobył wiele medali złotych zarówno w konkurencjach drużynowych, jak i indywidualnych. I przypomnę też drużynowy Puchar Europy zdobyty z Legią, której zawodnikiem Janusz Kurczab był przez całą trwającą prawie 20 lat karierę szpadzisty. Przeglądam sobie notatki na jutrzejszy wieczór, ich jest naprawdę sporo, powiedziałabym, że ocean tematów przed nami, ale żeby było bardziej w górskiej stylistyce, to w zasadzie powiem, że mamy Everest tematów do zdobycia. Będziemy mówić w końcu o człowieku, który rozstał się z górami, z takim aktywnym wspinaniem, po 38 sezonach z liną i czekaniem, a rozstał się ze wspinaniem, ponieważ dopadło go zakrzepowe zapalenie żył w łydce, przyplątało się do niego w Karakorum i zmusiło Jano, bo przypomnę, taki miał pseudonim w górach, do wygaszenia aktywności sportowej w tych górach najwyższych. Janusz Kurczab otrzymał niestety pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To jest taki wątek tak zwanych orderów na poduszce, kiedy przyznajemy wyróżnienia ludziom w momencie, kiedy już nie mogą doświadczyć radości z tym związanej. Szczęśliwie Janusz Kurczab za życia otrzymał też takie nagrody, które przyniosły mu satysfakcję. Myślę chociażby o łódzkiej nagrodzie Explorer,
ale myślę też o przyznanym mu superkolosie niedługo przed śmiercią w 2014 roku. Podczas lektury tej książki natrafią Państwo na wiele takich momentów poruszających. Ja mam w głowie cały czas historię związaną z Dyzmą Woszczerowiczem, synem aktorów Haliny Kosobuckiej i Jacka Woszczerowicza. To był kolega Janusza Kurczaba, który zginął podczas ich wspólnej wyprawy. I przyznaję, że bardzo mnie porusza historia mamy Dyzmy, pani Haliny Kosobuckiej. To, jak przeszła ona przez cierpienie i przez rozpacz, a jednocześnie jak bardzo rozumiała pasję swojego syna. Zacytuję Państwu fragment listu, jaki pani Halina Kosobucka wysłała kilka dni po pogrzebie Dyzmy do sekretarza generalnego Klubu Wysokogórskiego, a napisała tak. Szanowny panie, pragnę przekazać na ręce pana serdeczne słowa podziękowania zarządowi głównemu za serce i współczucie okazane nam po stracie syna. Mimo stałego lęku i niepokoju o każdy jego powrót z Tatr nie mogłam, nie potrafiłam i mimo że nie miałam prawa odbierać mu tego, co stało się istotną częścią jego osobowości. Dziękuję za to, coście mu dali. Dziękuję za wasze współczucie i serce okazane w ciężkich chwilach. To fragmenty tego listu. I muszę Państwu powiedzieć, że Halina Kosobucka i babcia Dyzmy Woszczerowicza spotykały się później z jego przyjaciółmi. Były bardzo wspierające. Jest to niezwykła historia poruszająca. Tutaj Państwu cytuję tylko fragmenty. Pani Halina Kosobucka też spotykała się, wysyłała korespondencję do Janusza Kurczaba i myślę, że ten wątek również jutro poruszymy. Skoro mowa o korespondencji, to przyjrzymy się też bliżej takiej kopercie, którą Janusz Kurczab trzymał do końca swojego życia. To była biała koperta z napisem Listy od Wandzi. Tak, dobrze się Państwo domyślają, chodzi o listy od Wandy Błaszkiewicz, późniejszej Wandy Rutkiewicz. Zresztą pojawia się w książce Kurczab, Szpej, Szpada i Tajemnica taki fragment. Wkurz w braci wspinaczkowej był sakramencki, gdy baba sprzątnęła im najwyższy szczyt. Baba, której pożądali, w której się kochali, czasem jej nienawidzili, a po cichu podziwiali i zarazem próbowali ją zmarginalizować. To jest oczywiście odniesienie do roku 1978, kiedy to Wanda Rutkiewicz zdobyła Everest. W tej książce pojawiają się także wątki polityczne i też nazwiska doskonale Państwu znane z tej przestrzeni. Dowiedziałam się na przykład, że na początku lat 60. wspinania liznął nawet Jacek Kuroń. Ten wróg konwenansów, jak czytamy, i elitaryzmu wściekał taterników, gdy stawiał się rano na wspinanie z liną przewieszoną przez ramię. Do wspinaczki zachęcał go Karol Modzelewski, który po latach twierdził, że życie uratowała mu polityka, która wepchnęła go do więzienia, inaczej zginąłby w Tatrach lub Alpach. Tak kochał wspinaczkę. Porozmawiamy też na pewno o sprzęcie, jak bardzo się zmienił. Jest taki fragment, który brzmi następująco. Haki i młotki produkował Kazimierz Woźniak. Ktoś sfrustrowany jakością jego sprzętu nazwał go Kaziem Mordercą. Modele uprzęży szyła pani Tokarzewska, ale bardziej sprawni manualnie wspinacze, proszę sobie wyobrazić, robili je sami z pasów samochodowych, co naprawdę dzisiaj trudno sobie wyobrazić, a jednak tak było. Wspominałam o wątkach politycznych. Pojawia się też bardzo ważne pytanie, które stawiają autorzy książki, czy Janusz Kurczab mógł być szantażowany przez służby bezpieczeństwa ze względu na swoją orientację seksualną. Ten wątek też się pojawia w tej historii. Na pewno porozmawiamy też o polskich Himalajach, czyli takim projekcie, który połączył Jerzego Porębskiego z Januszem Kurczabem. Wielkie przedsięwzięcie, sześciotomowe wydawnictwo książkowo-filmowe wymyślone przez Jerzego Porębskiego. Porozmawiamy też o języku wspinaczy. Dla mnie jako osoby spoza branży, tak to nazwijmy, to też jest bardzo ciekawy wątek. Zapisałam sobie takie słowa jak łojanci, hały, czyli klubowe imprezy, ale też cwangla, czyli mgła, wyrypa. Sporo tego nowego słownictwa się znalazło w moim takim podręcznym teraz słowniku. No i porozmawiamy sobie jutro też na pewno o tym, że ten płaski kraj, w którym żyjemy, myślę o Polsce, kraj, w którym tereny powyżej 1000 metrów nad poziomem morza zajmują mniej niż 3% powierzchni, dochował się takich wspinaczy, których nazwiska wymieniano na jednym oddechu z Brytyjczykami, Włochami czy Szwajcarami. Zapraszam Państwa z całego serca. Będzie można zadawać pytania, co spowoduje, że jakiś plan, który mamy, może skręcać w dowolne strony i to w spotkaniach lubię, w spotkaniach na żywo lubię najbardziej. Kurczab, Szpej, Szpada i Tajemnice. Niezwykłe życie Janusza Kurczaba. O tej książce porozmawiamy jutro w Big Book Cafe. Do zobaczenia o godzinie 19:00.